Witajcie, to jest Gramowicze, z tej strony Myszasty, a to co przed sobą widzimy to nowe Divinity Original Sin, czyli po naszemu, bo gra ukaże się u nas w polskiej wersji językowej, kiedy już wyjdzie w wersji pełnej, czyli grzech pierworodny. No i cóż, no i tutaj mamy sam początek gry, no jest to wersja alfa jeszcze, to od razu ostrzegam, alfa i to ciężka alfa, tutaj naprawdę mogą się dziać cuda, mogą znikać postaci, różne inne rzeczy. No i to co mamy tutaj oczywiście to zresztą jest zastrzeżenie o placeholderze, tworzenie postaci, które nie wygląda jak na razie, jak widzicie, jakoś zbyt ambitnie, ale niech pozory was nie zmylą, bo naprawdę ta gra ma bardzo rozbudowaną mechanikę. My to zrobimy teraz bardzo na szybko, tak naprawdę wybierzemy sobie jakieś gotowe tutaj postaci, a o tym jak wygląda rozwój postaci opowiem wam w trakcie gry, bo to jest oczywiście sam początek. Tak jak widzicie, wszystko jest w alfie na razie niedostępne. Nie możemy zmieniać płci tych postaci i tak dalej, jedynie klasy. I mamy trzy, jest to Wizard, czyli postać no, czarująca, mówiąc krótko. Jest to Warrior, czyli wojownik typowy. I jest to Ranger, czyli postać no, walcząca głównie na dystans łukami, plus oczywiście oprócz tego wyposażona w całą masę zdolności złodziejskich, a przynajmniej predestynowana do tego. No i tutaj mamy dwie postaci w naszej drużynie, jak gdyby. Sprawa teraz tutaj ciekawa i podstawowa. Zresztą to zobaczycie, będziemy rozmawiali, nawet możemy nawet rozmawiać tutaj sami ze sobą, ale dobra. Jedziemy na razie z postaciami, wybierzemy sobie tutaj Wizarda, a dla naszego pacjenta wybierzemy, powiedzmy, Warrior jest zbyt nudny, wybierzemy Rangera. Nie grałem, nie mam pojęcia tak naprawdę, jak to wygląda, mniej więcej o samej grze, o mechanice nieco pojęcia już mam, ale jak to się dokładnie ma, jak to wszystko działa, jeszcze nie wiem, na razie to będę rozpracowywał sobie razem z wami. No i cóż, no tutaj mamy oczywiście podstawowe statystyki, wszystkie są dokładnie opisane, tutaj mamy zdolności, również dokładnie opisane. Nie wszystkie działają jeszcze niestety w tej chwili. I co bardzo ważne i co na pewno wiele osób ucieszy, tutaj widzicie, głównie ma w Survivor. I teraz piękna sprawa. Zobaczcie, ile jest zdolności social. To jest właśnie bardzo fajne, dlatego że to już nam mówi jedno. Wbrew pozorom i wbrew temu, jak to wygląda, to nie będzie Diablo ani Klon Diablo. Nie, to jest gra od Lariana i no, będzie na pewno inaczej. To mogę wam zagwarantować. No i oprócz tego, że jeszcze jedna i to jest po prostu kosmos totalny. Talenty, czyli coś w rodzaju perków z Falloutów na przykład. Popatrzcie. Tego jest taka lista, a jest ich w sumie później, nie wiem, czy nie jeszcze więcej. No i co jakiś czas oczywiście możemy sobie je odblokowywać. No my tutaj mamy na przykład Marksmana, który zwiększa nam szanse na trafienie przeciwnika bronią zasięgową i tak dalej. Eagle Eyes, które daje nam zwiększa po prostu nam percepcję o 50% w tam, gdzie możemy dojrzeć cokolwiek. Dobra, przechodzimy już do gry, nie będziemy tutaj w tym momencie dłużej siedzieć na tym ekranie. No i tak to wygląda. I tutaj kolejna sprawa, widziałem to wcześniej na prezentacjach tylko i tak dalej. Mogłem chwilkę pograć sobie, ale przyznam szczerze, że tak, grafika jest nieco diablowa. Taka miękka dosyć, prawda? Ładna, duże bloki i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jedna rzecz, ale wygląda moim zdaniem lepiej, naprawdę, popatrzcie, no chłopaki z Lariana tutaj naprawdę zrobili kawał fajnej roboty. Jedną wadą jest to, że właśnie kamerę możemy ruszać tylko właśnie w takim zakresie, to jest ciekawa sprawa, nie możemy jej obrócić o pełne 360 stopni, nawet 180 to jest jakieś, nie wiem, 90 może coś takiego, jedynie. Możemy za to zrobić sobie zoom, prawda, przesuwać ją tutaj dowolnie. No i są nasi bohaterowie, którzy sobie będą tutaj, prawda, biegać. Tu jeszcze tak na szybciutko właśnie, tu jest lista skilli, które posiadamy. To są zdolności właśnie aktywne, których możemy używać w walce. Na pasek oczywiście wszystko z inwentory możemy sobie również przełożyć. A tutaj mamy inwentory postaci. No i podstawowe statystyki. Wszystko jest bardzo świetnie opisane, po prostu uwielbiam gry, w których takie rzeczy są gdzieś pokazane, jak na przykład zasięg widzenia, zasięg słuchu i tak dalej. No widzicie, mam właśnie Eagle Eye'a i w tym momencie
plus 3 z tego dostaję bonusu, czyli bonus po prostu jest do zasięgu widzenia, to jest 50% percepcji, percepcja wynosi 6, czyli tyle też posiadam. Inicjatywa w walce, tego typu rzeczy, doświadczenie, następny level, tu oczywiście odporności wszelakie, jak się domyślam, action point, reputacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nasze przedmioty, siłbuk oczywiście i tak dalej, a również jakiś sztylecik. No właśnie, tylko czy z łuku strzela się normalnie, czy tego nawet nie wiem, czy strzały nie są potrzebne, ale nie widzę tutaj nigdzie kołczanu. Tutaj mamy oczywiście nasze skille, listę skilli. Tutaj mamy listę talentów, jak widzicie jest długaśna. No i można sobie też oczywiście rozbudowywać, jeżeli co poziom dotrzymamy jakieś dodatkowe punkty rozwoju. I tu uwaga, jeszcze są traity. Z tym, że jeżeli chodzi o traity, to sprawa wyjaśni się później. Będziemy musieli odbyć pierwszą rozmowę prawdopodobnie, bo to są... No ale to zresztą zobaczycie sami. Tutaj z tym startowaniem też chyba coś jest nie tak. Dobra, póki co przechodzimy w takim razie do gry. Oddalimy nieco kamerę. Nasz ranger niech idzie pierwszy, skoro lepiej widzi. No jak widzicie, poruszamy się w sposób tradycyjny. Tutaj mamy skrzynię, jest pusta, ale uwaga, i to jest właśnie najfajniejsze w tej grze. To czasami się może przydać. Patrzcie, co robimy. Przytrzymuję lewy przycisk myszy. Przesuwam skrzynię. No tu jest za daleko, tak daleko jej nie ciśnie, ale na przykład mogę ją położyć sobie tutaj. W ten sposób mogę ją sobie przesuwać po kawałku. Coraz dalej, no to oczywiście... A, podszedł jednak, dobrze. Sobie rzuca tą skrzynią po prostu. No i właśnie, co mamy za skrzynią? Coś jest. No ale też niestety nic ciekawego tutaj nie leży. Okej, dobra. Biegniemy dalej. Tutaj generalnie jest cała masa małży. No właśnie, wciśniemy i wejdziemy do inwentory, ale tam już byliśmy. To jest akurat jakaś zwykła... No, zwykła muszelka po prostu, nic poza tym. Okej. O, tu jest chyba jeszcze jedna. Widzicie, postaci poruszają się jedna za drugą. Grzecznie. Wygląda to naprawdę ładnie, no. Naprawdę jestem... szoku, że ta gra naprawdę solidnie wygląda. Co więcej, nawet całkiem płynnie chodzi, jak na jakąś tam wczesną alfę. O, tutaj coś jest. Inwentory. Aha, czyli scroll z czarem. No myślę... O, no mamy właśnie czar taki. Zobaczymy, jak działa tutaj klasyczna akcja pod tytułem przenoszenie, tak, do czarodziejki. No, chociaż my sami chyba też możemy używać tego. To mogę zjeść. O, widzicie, te są puste, a to mogę zjeść. Ciekawe, czy zostanie pusta, jak zjemy. Sprawdzimy. Nie zatruje się? Okej. Okay. Nie. Znika po prostu, czyli puste nie zostają. Coś mi to dało. A, zwiększyła się chyba na chwilę, tak? Dobrze mówię? Jeszcze raz sprawdzimy. Tak, odporność na wodę. Czyli jeżeli będziemy tego używać na przykład właśnie w trakcie walki, ktoś będzie nas czarami ze szkoły magii wody traktował, to w tym momencie zjadając sobie taką tam ostrygę, możemy sobie zwiększyć po prostu chwilowo. Walka jest turowa, więc w czasie tur to może być faktycznie na 2-3 tury na przykład całkiem przydatne. Aha, dobra, znaleźliśmy jeszcze coś. I teraz pewnie też to będzie w inwentory. W ogóle jeszcze mam jakiś dokument. Tak. Ktoś zamordował Jacka i dobra. To jest nasze zadanie. Nie, to jest chyba jedyna strona. I tu jeszcze jest też jakiś dziennik. What? O, no widzicie. No i tutaj właśnie zaczynają się klimaty takie typowo larianowe. Fabuła może być bardzo poważna, ta główna, no dotyczyć różnych bardzo poważnych rzeczy, na przykład, nie wiem, ratowania świata przed demonami czy czymś takim.
a sama gra, same questy w środku, jakieś dziwne rzeczy, które się gdzieś tutaj trafiają i tak dalej, i tak dalej. No mają, zawsze będą miały taki lekko kpiący posmaczek i będzie na pewno bardzo dużo jakiejś takiej polewki z generalnie typowo klimatów takich fantazy, prawda? Z tych wszystkich standardów, do których przywykliśmy. No tutaj mamy akurat przypadek gościa, któremu wmówiły jakieś statuły. Coś takiego, że lata. Może latać. No i sprawdził. Skoczył z klifu, skok wiary. O, mamy wykrzykniki. Co to oznacza? A właśnie, bo gra jest, tak jak powiedziałem, no najpierw się chyba będzie sprawdzała jednak w koopie, dlatego, że jedną postacią będziemy kierować my, drugą druga osoba i one będą mogły ze sobą rozmawiać. I to jest chyba ten moment. No nie wiem, czy questa dostaliśmy. A nie, może to dlatego, że questa dostaliśmy. Faktycznie. Tajemnicze morderstwo. No to jest nasze główne zadanie i tutaj mamy właśnie mówiące statuły. No tak, dokładnie. Okej. Okay. Na razie nic na ten temat nie wiemy. Sprawa jest tajemnicza, pewnie kiedyś ją się wyjaśni. Prawdopodobnie będzie trzeba wejść na górę klifu i zobaczyć, co się z tymi statuami dzieje. A to jeszcze tak właśnie, jak jesteśmy przy interfejsie. Tutaj mamy questy, tutaj mamy sekrety, których żadnych jeszcze nie odkryliśmy oczywiście. Tutaj mamy trofea, których też nie posiadamy. No i tutaj mamy mapę, którą sobie swobodnie możemy... Aha, w ten sposób nie działa, trzeba jednak klikać. Zoom jest tylko na zewnątrz w świecie. Dokładna oparta na świecie, pokazująca nam wszystko w zasadzie. Jak na razie wygląda całkiem przyzwoicie. Jak to będzie wyglądało dalej, jak ona się będzie sprawdzała, tego nie wiem, to się okaże. No ale właśnie nasze postaci... O, chyba mi się skończył czas na pogaduszki. O, jedno popełniłem błąd. Widzicie? Mogli sobie pewnie pogadać ze sobą. No czasami tak jest, że jeżeli szybko zareagujemy, ja to widziałem właśnie na... jest to skrzynka. Widziałem to właśnie na prezentacjach, to te postacie ze sobą wchodzą w interakcję, rozmawiają po prostu ze sobą. No i teraz na przykład właśnie zrobimy sobie taką sztuczkę, że nie wiem, czy to czegoś doprowadzi, ale widzicie, możemy sobie na przykład skrzynkę położyć. Rozwalać je też możemy, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Dobra, idziemy póki co dalej. O, 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 dobra, walka. W czasie walka. Akcje, dobra, action pointy mamy, to jest wiadome, korzystamy ze skill baru, tutaj mamy opóźnienia różnych działań i tak dalej, i tak dalej. No i co, zaczynamy walkę. Czy mogę się przełączać między postaciami? Nie, jednak tutaj jest ważna inicjatywa, chyba. Nie, nie mogę, nie mogę, niestety. Dobra, nic, sprawdźmy, jakie mamy skille. Multishot, czyli ileś tam strzał. Splitting Arrow. O, no właśnie, to może zadziałać na tych maluchów na przykład. Silence, no to działa w tym momencie tylko i wyłącznie na czarodziejów pewnie i czar... Aha, to ale to postać chyba tylko prawdopodobnie na jakieś, nie wiem, przerośnięte kraby to nie zadziała. Dobra, spróbujemy w takim razie Splitting Arrowa. No i zobaczymy, no powiedzmy tutaj w tą stronę wystrzelimy. Wow, jak karabin maszynowy, dobre. No ale jednego zabiliśmy, ok. I zostały nam 3 action pointy, tak? Dobrze mówię, 3. Czyli się wycofamy. Może przejdziemy na bok, bo tam będę chciał tutaj zrobić sztuczkę. Dobra, i teraz tak. Jakie mamy czary? Mamy Fireballa. Mnie ciekawe jest to właśnie, jak tutaj zasięgi jeszcze działają czarów, czy one na pewno dolatują. Reputacja jest podniesienie i ma szansę na zamrożenie. No to by było fajne. 5 AP, tak? Czyli doszlibyśmy tylko dotąd. To pewnie się nie sprawdzi. Okej, dobra. W takim razie nie będę przesadzał. I spróbuję na przykład Fireballa walnąć. Zobaczymy, czy to leci. A nie, za daleko jest. Widzicie, pojawia się znacznik, że cel jest za daleko. Ok. Flary? Gdzie te flary wystrzeliłem? A nie, przygotowała czar. Dobra. No i zabiło jednego pięknie, ślicznie. Zostały nam 4 action pointy. Podbiegniemy do przodu. To jest woda i być może uda się pokazać mi też właśnie... Aha, on po prostu co on robi? Wykluł z siebie kolejnego, tak? Ok.
Okej. Tak to już nie zrobię. I zwykły atak. Spróbujemy przeprowadzić. Ale dźwięki, które dokładnie bardzo łatwo się zabija. O, nie trafiłem. Dwa action pointy zostały. Dobra, przejdziemy trochę do przodu. No i tu jest nasza przyjaciółka. I teraz tak, to zajmuje 5 punktów akcji. Mamy ich 7, czyli o 2 możemy... O, tak, możemy przejść. I spróbujemy... Zobaczymy. O, no widzicie, i to jest właśnie to. To jest po prostu rewelacyjne i super w tej grze. Ten krab się wywalił po prostu na zamarzniętej powierzchni. No po prostu masakra, jak dla mnie. Mam 5. Czy multishopa mogę w tego skubańca spróbować oddać? I zabity trzeba, tak było zresztą od razu. Zobaczymy, czy się ten następny też wywali nam na... Zaraz sobie odejdziemy po prostu. Aha, czyli zachowujemy... No, już nie. Dobra, już się go pozbędziemy zwyczajnie. Okej, walka zakończona. Tak, mamy krab z kloły. A, czyli efekt od razu zniknął. On jest też czasowy, dobra. To też warto wiedzieć. Bo się na tym nie wywalimy. No i zbieramy oczywiście te przedmioty. Są pewnie, tak, jakieś składniki czegoś. To w ogóle generalnie większość rzeczy do czegoś się przydaje, więc nawet z najdziwniejszymi, najgłupszymi warto czasami pobiegać. Dobra, my idziemy dalej. Nie wiem, co jest tam, ale pójdziemy, powiedzmy sobie, o, w tą stronę, dajmy na to. No, tak, 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 wiemy, można sobie robić zoomiki ładne i tak dalej. O, jest kolejna muszelka. Ta jeszcze jedna. Tutaj. Co to jest? O, punkt eksploracji. O, Mighty Ocean, Hawaii. O, ojojojoj. Co, czyżby to była wielka ostryga, z którą można pogadać? O, właśnie. Sprawdźmy. O Boże. No już widzicie, że... Tak, dokładnie. Larian w pełnej krasie, że tak powiem, w tym momencie. Dobra. Okej, czyli możemy teraz podjąć decyzję na temat tego, co z nią zrobić i pewnie opcje mamy dwie. Okej, czyli możemy go zabrać ze sobą, króla pereł, i po prostu spróbować go zhandlować za jakąś kasiorę, albo w tym momencie po prostu wypuścić. No, my okażemy dobre serce, jesteśmy miłośnikiem przyrody i tak dalej, więc go wypuścimy. A i teraz Scarlet się odzywa i może się zgodzić z nami lub nie zgodzić. Okej, bierzemy drugą opcję, bo będzie ciekawiej. A no właśnie, i teraz na... To jest piękna sprawa. Widzicie, na postaci, która jest z drużyny, możemy próbować wybierać wpływ. Ewentualnie spróbować ją podejść jakąś metodą. A spróbujemy ją po prostu przekonać.
O, widzicie? I tutaj teraz pojawiły się nad postaciami u jednej altruizm, a drugiej bodajże egoizm. Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. Dobra, my go uwolniliśmy. No i teraz właśnie sobie sprawdzimy, jak to wygląda, bo to powinno być gdzieś na karcie postaci, z tego co pamiętam. To nie to. Czy to przypadkiem właśnie nie było gdzieś tutaj? O, dostaliśmy od niego prezent. Tak, widzicie? Mamy różne postawy, altruistyczne lub egoistyczne. I dostaliśmy w tym momencie tutaj altruistyczną, co zwiększa nam automatycznie charyzmę, która jest tutaj, prawda? I mamy już w socialu, widzicie, za darmo, w ramach dialogu po prostu dostajemy, no. I to się zmienia po prostu w zależności od tego, jakie nasza postać, jaki ma charakter i tak dalej. I to jest po prostu rewelacyjne moim zdaniem. I no, w tą grę, no, no trzeba grać jednak, bo no, nie widzę tego uroku, jeżeli grałoby się samemu. No jednak dobrze by było znaleźć kogoś, kto by w tym momencie nam tutaj mógł pomagać. No jeszcze sprawdzimy, jak to wygląda właśnie tu u niej. A widzicie, ona ma z kolei egoistyczną, to zwiększa barter. Czyli już wiadomo, że tak, no można sobie oczywiście w ten sposób tutaj manczkinować postać, prawda? Jedną właśnie robić taką egoistyczno-rozsądną, i która będzie w tym momencie po prostu właśnie miała jedne skille wyżej i drugą odwrotnie, no ale no, już zależy co kto lubi. Dobra, sprawdzimy na razie nagrodę. Dostaliśmy coś w skrzyni i jest to 16 pieniążka. No dobra, nie jest jakaś super nagroda, ale... O, tu coś jest? Nie, tak się nie podniesie. Ale to już tak, dobra. Zbieram na razie tą muszelki. Jak szalony. A chciałbym jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze jakaś jedna walka będzie. O, znaleźliśmy jakiś waypoint. Punkt eksploracji dostaliśmy. I teraz właśnie ciekawe, czy... Aha, okej. Okay. No tutaj nic nie ma, bo to jest na razie jedyny waypoint, jaki znamy. I oczywiście, jak zwykle, kilka skrzynek. No, większość to pewnie jakieś placeholdery nadal są przedmiotów. No niestety sporo tu jest takich rzeczy. Możemy się upić. Oczywiście jak zwykle pobawić się skrzyneczkami. Poustawiać je sobie. A, już tak wysoko się nie da, niestety nie sięgnie. Ale generalnie sami widzicie, o co biega w tym całym interesie. Idziemy dalej. O, widzicie, no tutaj mamy jakiś na przykład składnik, o którym nic nie wiemy. O, są goście jacyś. Dobra, może znowu będzie jakiś dialog. Trade. Aha, dobra. Czyli to coś to jest handel. I co oni mają? Mają broń, która nie ma nazwy, ale prawdopodobnie jest jakiś sztylet. Mają trochę kasy. No i zobaczymy, jak wygląda handel. Tutaj mamy reparację, identyfikację. Rewelacyjny przycisk. Po prostu rewelacyjny. Teraz go sobie wypróbujemy. Przy dużych kwotach to faktycznie może zacząć banglać, bo one chyba są do niczego. Nie widzę, żeby to w ogóle tutaj był jakiś składnik czy cokolwiek innego. To można zjeść, to też można zjeść. To sobie zostawimy. No i teraz na przykład wciskamy to i od razu dodaje nam z drugiej strony, jeżeli ktoś posiada ilość złota, która jest potrzebna, zatwierdzamy transakcję. Tak, dobra. No laska ma co prawda barter jedynkę, ale no tutaj nie będziemy przesadzać, chyba przy takich kwotach to jeszcze żadnej różnicy nie będzie. Okej. O, mamy wesołą kompanię. Która... O, tak, jesteśmy orkami rzeczywiście. Tak. Oswobodziciel Rivellonu. Właśnie widzę. No tak, tak. Tak, klasyczne dialogi. No to jest właśnie fajne ta gra, że ta gra jest taka momentami nie na poważnie. Jest po prostu kupa radości. Poza tym naprawdę fajnie, ładnie wygląda. Podoba mi się serio.
wszystko łącznie z czcionką. Mam nadzieję, że w polskiej wersji też się uda taką czcionkę znaleźć, bo ona jest bardzo fajna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się straszliwie z w tym momencie i sens. Sama ta kolorystyka i to wszystko bardzo dobrze mi się kojarzy, bo kojarzy mi się z Tormentem. Okej. Okay. No, niech idą. No, no chyba nie mam żadnej niestety z... O właśnie, i widzicie, znów wzrosły jakieś cechy naszym bohaterom. To sobie oczywiście, no to jak widać, mamy kolejne questy. Możemy sobie bardzo łatwo odznaczyć te, które już wykonaliśmy. To też miłe. No i właśnie, wiecie, a nie tak chciałem. Weźmy sobie teraz w charakterystyki postaci i no właśnie. Niezależna i tak, dobrze. To jest fajne, naprawdę, że te rzeczy wpływają tutaj na po prostu naszą postać, na nasze postacie, na charakterystyki naszych postaci. To tutaj... Nie, no, gdzieś tam chyba dalej będzie za mostem. No tak to jest, jak się czyta zbyt szybko, no teraz będziemy musieli kończyć, bo znowu idzie materiał na 6 godzin. To chyba nie tego... Wszyscy oczekujemy. Okej, tu coś jeszcze jest. Co to jest? Co to jest? Control. Aha. No tak, to już wiadomo. O. Jak zwykle masa tajemniczych składników. Dobra, chłopcy się do nas przypątali. Na razie jest to plaża, no pewnie znajdziemy też inne tereny. O, już widzę, ładnie, wesoło. Już jakieś orki tam się tłuką. Czyli my co robimy? Zasuwamy do nich. Dzielnie i bohatersko walczyć z najazdem. Jezu, co to? Ła, siły bojowe, desant w ogóle i masakra. Okej, dobra. No i rozpoczęła się walka. W tym momencie zaczyna nasza czarodziejka. No i co? No i pomożemy w tym momencie, myślę, przynajmniej na razie. To jest 5 AP. Czyli o 2 się ruszymy jeszcze do przodu. Aha, to jest beczka z olejem, czyli jeżeli dostanie, to wybuchnie, z tym, że to słabe będzie, jeżeli nasi dostaną też, więc lepiej nie ryzykować. Spróbujemy po prostu młodego trupera podnieść do góry. Oj, walnąć o glebę. Dobra, zebrał trochę. O, właśnie, to jest szaman. No to spróbujemy szamana najpierw potraktować silencem. To skubaniec. Przeczytałem właśnie efektu. Generalnie nie jest za wesoło, żadnego już tutaj zdolności nie użyję. Tylko po prostu ostrzelamy normalnie standardowo z łuku 2-4. Od animacji ruchów postaci, no takie są troszeczkę, przynajmniej tych ludzików zauważyliście, koślawe. No, się rzucili chyba na nas. Nie jest to dobrze. Moim skromnym zdaniem. Dobra, ile kosztuje? Oddech zimy. Oddech zimy kosztuje 5, czyli znów możemy wydać 2, podejść do przodu koło naszego... No i spróbować go. Mam nadzieję, że nie zahaczymy o naszego.
którą spróbujemy im utrudnić. Ła! Coś pięknego rozwaliło go po prostu na kawałki. Miód i orzeszki. Teraz nasz zawodnik. I spróbujemy tutaj posiać z karabinu maszynowego. Dobra, dostał. Kilka pestek. Jeszcze pojedynczy strzał mamy, tak? Dobra, wykończymy tego ciula. Pięknie. A, tu się ślisko zrobiło. Szaman doszedł, to skubaniec. Widzicie, no nasi też w tę pułapkę wpadają, no trochę głupi są, bo nie powinni tego robić, no ale już nie będę... No cóż, no tutaj to jedynie flarką chyba będzie można tego pana potraktować. O, i się zaczął jarać, tak? Pięknie, po prostu pięknie. No i zwykły, normalny atak z kija. Niestety nic mu nie zrobił. Dajemy sobie kawałek. No i jest nasz miś, który w tym momencie walnie mu serię strzał i podejrzewam, że go pozamiata. O, właśnie. W Padexpik mamy update dziennika. Chłopcy się popodnosili. Tutaj mamy eliksir leczący. Miecz. Jakiś łuk. A właśnie jeszcze przy okazji, zanim jeszcze cokolwiek zrobię, zanim rozwinę postać i chyba na tym na razie w ogóle skończymy. Chociaż jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze jedną rzecz być może wam fajną pokażę. Jeżeli... Dokładnie to samo widziałem na którejś z prezentacji, której nie powinienem zresztą pokazywać wtedy na Gamescomie, ale ma się to szczęście czasem. Właśnie flarką spróbujemy w to. No i zobaczycie, co się stanie w momencie, kiedy... O, dokładnie. I to jest teren pokryty ogniem, który płonie. I teraz na przykład... No ten to mądry nie był za bardzo, koleżka. Aha, dobra. Gdzie czary nic nie kosztują. O, wszystko sobie się teraz ładnie tutaj zamroziło. Dobra. Chodziło o coś innego, no ale o gaszenie pożaru, ale to wam zresztą później pokażę. Dobra, mamy broń. 3-4. Jest taki sam jak mój. Chyba. Większą wytrzymałość ma. Czyli można go zamienić. Tu nic ciekawego nie znaleźliśmy. Ale właśnie, mamy level. I teraz tak, dostaliśmy 5 punktów na skille. No tutaj oczywiście pójdziemy w ścieżkę tą naszą podstawową, czyli damy Z2, żeby lepiej trafiać. Field Medic jeszcze jest. No właśnie. Otwieranie zamków, bo to się zawsze przydaje dość szybko. Zresztą sobie na razie damy spokój. Slayer. Backstabbing. Okej, dobra. No i droga Rangera. No i tutaj mamy oczywiście też jeszcze jeden punkt, który możemy wydać właśnie na talenty. No jest tego masa, nie chcę się teraz tego przeglądać wszystkiego oczywiście. Patrzę, czy coś tutaj... No... O, na przykład. Niech mu pasuje do roli. Okej. Okej, tutaj też przydzielamy. No tutaj, jak wiecie, mamy po prostu te traity, które zdobywamy w trakcie dialogów. No i to samo u naszej przyjaciółki, też tak na szczora polecimy, nie wiem. Wszystko w magię bojową na początek damy, niech będzie... Chociaż nie, teraz moment. No być może, bo czary mają poziomy. To jest tak, level pierwszy. Teraz tak, to jest na pewno magia 4-6. Teraz damy wodę, tak? W
wodę i w ogień na przykład. Zatwierdzimy. Czy tam coś tutaj... No, czar jest na poziomie 6. Zobaczcie, zadaje więcej obrażeń od razu. Te są na poziomie 5 i też już są znacznie groźniejsze. Także wydawanie punktów na odpowiednie szkoły magii i tak dalej automatycznie upgrade'uje nam czary, które posiadamy, które po prostu mamy. Innych oczywiście będziemy mogli się z czasem uczyć. No, tak również korzystać ze scrolli. No, tutaj to nie wiem, co by tutaj... O! No, a jeśli się zaczął barter rozwijać, na przykład zrobimy z niej... Właśnie, jak ma sobie tutaj tradera. Dalej, to też willpower zwiększa. Okej, dobra. I jeszcze jedną rzecz, bo na tym właśnie zakończymy. Dobra, biegniemy w takim razie. Jeśli się nie mylę, to było... O, obejrzymy sobie właśnie jeszcze tą ich łódź. Fajnie to wygląda. Projekty są naprawdę całkiem fajne i całkiem niezłe. Gra wygląda ładnie. Nowe informacje dodane do dziennika, ale to nas na razie nie interesuje. Jacyś ludzie, tu się coś dzieje. Ogień, ogień! Ja zaraz wam powiem, gdzie oni biegną. Oni biegną tutaj, bo tutaj zapaliła się tym poczciwym ludziom łódź. Teraz co my możemy zrobić? To jest właśnie fajne w tej grze, że jest to zwykły, normalny, niemalże izometryczny RPG, w którym mamy interakcję ze środowiskiem na poziomie, na jakim w wielu grach nie widziałem tego. No i co? I rzucamy i teraz patrzcie na to. Ta-da! Dostaliśmy expa i tak dalej. Oczywiście nikt nam nie powiedział, że mamy to zrobić, ale to raczej dosyć naturalne, że skoro mamy możliwość przyzwania deszczu, a coś płonie, to wystarczy w tym momencie po prostu ten deszcz przyzwać i on zgasi pożar. No. Uratowaliśmy łódź, dostaliśmy expa, ludzie się cieszą, ogólnie jest fajnie, wesoło i tak dalej. Wszyscy są mokrzy. Dobra. Na tym będę kończył. Jak mniej więcej ta gra wygląda, na czym to polega, już chyba wiecie. No to jest, tak jak mówię, bardzo wczesna alfa, tutaj wiele rzeczy jeszcze się potrafi wysypać, podobno czasami save'y się sypią i tak dalej. O, i chyba mamy hełmy. Jeszcze tylko właśnie jeden mały drobiazg. Dobrze mówię? Oczywiście, mamy hełmy. Nie wierzycie? No, wiele nie daje, prawda? No, ale zawsze jeden armoru jest. Gorzej widzimy, gorzej słyszymy. Ale mamy też odporność większą na obrażenia obuchowe, prawda? No, tak po prostu. No i właśnie to jest to. Takie rzeczy jak młotki i inne tego typu pierdoły. To wszystko w tym momencie tutaj w tej grze jest ważne. Wszystkim można cokolwiek zrobić. Nie wiem, wchodzić właśnie w jakieś interakcje. O, kolejny waypoint znaleźliśmy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie fajne. Oprócz tego, jak sami zauważyliście, tutaj całkiem sporo można ugrać właśnie dialogami, rozmowami, więc w te wszystkie skille od social też warto inwestować. Ja podejrzewam, że taki właśnie sobie zestaw na starcie zrobię. Jedną postać, która będzie raczej na walkę nastawiona. I nie wiem, czy nie będzie w tym momencie czarodziejka, chociaż ona ma dosyć duże niestety te cooldowny czarów i to może być w pewnym momencie problem. No, ma drugą postać, która będzie po prostu mówiła, która będzie rozmawiała i prowadziła konwersację, bo podejrzewam, że można tutaj wygrać naprawdę bardzo wiele w ten sposób, a Larian, no to jedno z moich absolutnie ulubionych studiów, nieraz już pokazali, że potrafią się jak nikt inteligentnie i po prostu z klasą, co więcej, bardzo często nabijać po prostu ze schematów jakichś takich, nie wiem, typowych zagrywek, które się pojawiają w innych grach. No po prostu bawią się tym. O, właśnie wędka. Ciekawe, że można połowić ryby swoją drogą. Zaraz to sprawdzimy szybko. Można. Znaczy to jest jako broń w tej chwili, tak? A czy można, nie wiem, właśnie sobie iść na rybki? No pewnie będzie można, no nieważne, w każdym razie facet biega z wędką, kurczę, pokażcie mi drugą grę, w której można biegać z wędką na plecach i ta wędka jest bronią. Dobra,
póki co kończę. Mam nadzieję, że beta będzie na tyle stabilna, alfa, przepraszam, to jest jeszcze alfa, że alfa będzie na tyle stabilna, że przynajmniej no, uda mi się tam, nie wiem, kilka poziomów jeszcze zaliczyć, to wtedy spróbuję zrobić filmik. O, czy to jest stanowisko do łowienia? Nie. Po prostu sobie ludziki stoją. Coś po prostu z dalszego etapu gry. No podobno są problemy z save'ami dosyć spore. One się potrafią po prostu zepsuć i w tym momencie koniec pozamiatane. Ale powiem jedno. Czekam na to w tej chwili już jak na zbawienie. I w ogóle to będzie bardzo dobry rok dla takich oldschoolowych RPG-ów. Cała masa ma tego wychodzić. Oprócz tego jeszcze oczywiście będziemy mieli naszego Wiesława. Zobaczymy, czy BioWare się jakoś podniesie w nowym Dragon Age'u. No. Ale te stare, klasyczne RPG w tym roku, no będzie tego wysyp, naprawdę. Poważnie, ja po prostu już nie mogę się doczekać. No, to będzie ciężki rok, dużo zerwanych nocy. A póki co, trzymcie się, nara.